Lesią promienie słoneczka, kajakowa wycieczka. Już za chwilę wyruszy daleko. Personalny załogę błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim dwaj dzielni kierownicy ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z buchalterem, a za nimi cała reszta ekipy. I tak coś śpiewają. Ach, ja przyjemnie kołysa się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie tak. Hej, ach, ja przyjemnie kołysa się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Skrzypią mięśnie sprężane, gładkie i prążkowane, ciut zwiotrzał od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słychać w tej chwili trwożny okrzyk, ojej, woda kurka. Mknął po gładkiej powierzchni i podwładnie i zmierzchni już ogromnie daleko są stąd. A wtem referent dreptak zbladł i cicho wyszeptał: Jezu, dasz my płyniemy pod prąd. Ach, ja przyjemnie kołysa się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, ja przyjemnie wybuchła panika, dyrektor przewodnika zgląd za taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał: ja aluzji sobie nie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze przewodnik odrzekł, z prądem także być może, droga równie ciekawa i prosta. Ale jestem zmuszony ostrzec, że z tamtej strony jest ogromny i rwący wodospad. Ach, ja przyjemnie lecz ci go nie słuchają, kajaki zawracają moją ilość weślarskich uderzeń i znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już mieć nie będzie zastrzeżeń. Jakoś nikt nie narzeka, a już szczególnie rzeka, która takie zasady ma mądre, że obchodzi ją mało, czy jakaś garść cymbałów pod prąd płynie, czy zgodnie z jej prądem. Ach, ja przyjemnie. Bye.